Dzień dobry panu. A dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że zechciał pan przyjąć w swoim takim grafiku, na pewno zapełnionym trochę tą godzinkę na rozmowę o prawie autorskim. Myślę, że to jest konik. Nie tylko zawód, ale też konik pana, nie? No, prawa autorskie z tych dziedzin, którymi się zajmujemy, jest akurat moim zdaniem najciekawsze. Akurat w tym tygodniu to już trzecie moje spotkanie live'owe w różnych inicjatywach i dopiero trzecie poświęcone prawu autorskiemu. Więc będzie chyba najciekawsze z tych trzech, chociaż też najbardziej niewdzięczne z tych powodów, o których sobie powiemy, bo tutaj nie będzie miejsca, tak jak na przykład w prawie sprzedaży internetowej, na jakieś rozwiązania zero-jedynkowe, tak jest dobrze, tak jest źle. W prawie autorskim o to ciężej. No i przekonamy się pewnie o tym dzisiaj podczas tego spotkania. Orzesz, to się cieszę, bo ja żyję z prawem autorskim ciągle, bo to tak przy fotografa to jest po prostu chleb powszedni. Trzeba pilnować różnych rzeczy i też praw do zdjęć swoich, prawda? Bo czasami jest tak, że możemy się narobić, ktoś nam obieca, a pani dostanie zdjęcia potem tutaj, a potem tam, a jednak nie, prawda? To samo jest przy projektach, tak samo jest przy innych. Ja mówię, takie rybki gdzieś tam na wędce, żeby człowiek się bardziej starał. No ja zawsze odpowiadam na to, że ja się staram, czy pan mi da te prawa autorskie, czy nie da mi pan, bo to nie ma znaczenia, to nie... Moja jakość pracy nie zależy od tego, czy dostanę coś tam dodatkowo oprócz pracy, czy nie. Natomiast może byśmy tak zaczęli od tego, co w ogóle czym jest prawo autorskie i co ono obejmuje. Także przybliżyć, żebyś nam, może wiele osób myli prawo autorskie z innymi prawami. Prawo autorskie to jest taka dziedzina, która ma za zadanie chronić tą naszą twórczość mózgu. Ja bardzo lubię posługiwać się cytatem takiej mojej znajomej prawniczki Iggy Bałos, która powiedziała, że prawa autorskie to jest jak ciastko. No, z prawem autorskim jest jak z jedzeniem ciastek. Chcemy mieć to ciastko i chcemy zjeść to ciastko. Bo z jednej strony w prawie autorskim mamy interesy twórców, których mamy chronić. Przed tym, żeby oni czuli, że jest sens inwestować swoje wysiłki w pracę twórczą, żeby ta praca twórcza była chroniona, żeby ktoś jej nie ukradł, nie podpisał jako swoja, nie zarabiał nieuczciwie na tym, co nie stworzył. No ale z drugiej strony, oprócz tego, że mamy twórców, mamy też tak zwanych konsumentów twórczości, najczęściej kultury, ale nie tylko. I oni też muszą mieć jakieś prawa. Na przykład muszą mieć prawo zrobić zdjęcia budynku, który jest ogólnodostępny i widoczny z ulicy. Bardzo łatwo byłoby prawem autorskim sięgnąć za daleko, czyli chronić wszystko to, co rzeczywiście spełnia przesłanki ochrony, bezrefleksyjnie. Tylko wtedy nam się pojawiłby taki problem, fajnie, twórców mamy zabezpieczonych, tylko nie jesteśmy w stanie tej kultury już konsumować i rozwijać. No a nie zapominajmy, że w ogóle takie stare porzekadło głosi, że ta kultura to taki. Kultura, sztuka, twórczość to taki system naczyń połączonych, to się wszystko ze sobą wiąże. To nie jest tak, że my coś tworzymy w próżni. Zawsze nawiązujemy do czegoś z przeszłości, w jaki sposób się tego odnosimy i nigdy nie osiągniemy stanu, w którym będziemy mieli tylko do czynienia z taką totalnie niezależną i samoistną twórczością, która nie czerpie z żadnych innych źródeł. No i więc prawo autorskie jest o tyle ciekawe i o tyle trudne, że ono stara się wyważyć te interesy twórców i użytkowników twórczości mniej lub bardziej doskonale. Ale jednak próbuje. No a my spróbujemy sobie dzisiaj te dwie strony barykady w jakiś sposób pewnie pogodzić. Dobrze. To się zrobiło jeszcze bardziej skomplikowane niż myślałam. Polecam się, kłaniam się w pas. Chętnie, chętnie, chociaż jak mówiłam, ja kiedyś miałam przyjemną historię, więc trochę musiałam poczytać sobie o prawie autorskim i poradzić się. Szczerze, w takim momencie, no niestety, widziałam prawnika. No, czasami trzeba. I warto swoich praw bronić, prawda? Czy nie? Bronić warto, tylko bronić mądrze. Dlatego, że bardzo dużo jest w internecie porad pod tytułem znalazłeś swoje zdjęcie na czyjejś stronie internetowej, wystawiaj fakturę. Na tym jest koniec dyskusji, tylko że wystawienie faktury
u nas w Polsce rodzi obowiązek podatkowy, a wcale nie oznacza, że ktoś musi tę fakturę opłacić. Więc w ogóle kwestia obrony swojej twórczości, sposobów reagowania na stwierdzone ewentualne naruszenia, to też jest ciekawy temat. Może dzisiaj o nim porozmawiamy, może nie, zobaczymy. Pewnie tak, bo to jednak dotyczy większości twórców. Obserwuję też taką trochę nadmierną zapalczywość i emocjonalność w ochronie swojej twórczości, ale to też jest zrozumiałe, dlatego że ja z kolei lubię mówić, że no, prawa autorskie jest trochę jak prawo rodzinne. Ta relacja twórcy z jego utworem jest trochę taka jak relacja rodzica z dzieckiem. Jak coś się złego dzieje dziecku, to rodzic od razu ma pianę na ustach i reakcję emocjonalną. I tak samo jest trochę z twórczością. Jeżeli ja jako twórca doświadczam jakiegoś naruszenia praw autorskich, to oprócz tego, że to ma jakiś wymiar ekonomiczny, to również godzi w takie moje ego twórcze i wyzwala od razu bardzo silną reakcję emocjonalną, która nie zawsze jest dobrym drogowskazem na samym początku rozpoczynania różnych działań mających na celu dogadanie się z tym kimś, kto naruszył nasze prawa. Tutaj Cezary pisze, że poza tym wystawić fakturę VAT może tylko na towar bądź usługę, a nie za odszkodowanie. No ale można wystawić fakturę VAT chociażby za wynagrodzenie licencyjne. W myśl ustawy o podatku od towarów i usług będziemy taką wynagrodzenie licencyjne traktować jako usługę. Także to też nie jest tak, że nie możemy wystawić faktury za prawa autorskie, bo bardzo często takie faktury wystawiamy. Co więcej, często twórcy korzystają z furtek optymalizacji, próbując uzyskiwać wynagrodzenie, opodatkowywać wynagrodzenie niższą stawką VAT-u, na przykład 8-procentową, wydzielając ze swoich usług wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich bądź za udzielenie licencji. No, takie wynagrodzenie oddzielone od usługi może być na przykład opodatkowane 8%, a usługa samego zrobienia zdjęcia 23%. Więc też to uproszczenie, że tylko FV można wystawiać za towar bądź usługę, też nie do końca jest prawdziwe. Okej, okay, a bardzo, bardzo, bardzo fajnie ten, bardzo fajny temat, dlatego że teraz mi takie przyszło do głowy takie pytanie, dlatego że jak się pracuje na przykład, będąc fotografem, fotografuję architekturę wnętrza, ale bardzo dużą część mojej pracy to jest fotografia nieruchomości do sprzedaży. I teraz jest kwestia taka, jeżeli fotografuję, czy ja muszę na każde zlecenie, myślę, że takich osób jak ja jest bardzo dużo, czy ja na każde zlecenie muszę mieć umowę? Dlatego że jak tych zleceń mamy ileś tam w tygodniu, to no gro to jest wypisywanie papierków. Czy na umowie, czy na przykład na fakturze mogę mieć zapis, że prawa majątkowe przechodzą na... Bo to zazwyczaj jest tylko jedna taki... Jest to biznes jeden do jednego, prawda? Jeden pośrednik, jeden fotograf. I czy prawa, żeby taka osoba mogła korzystać ze swoich zdjęć, musi mieć przekazane prawa do tych zdjęć, czy nie? I tak i nie, bo to znowu trzeba wejść w detale. A zacznijmy rozbrajając to zagadnienie, zacznijmy w ogóle od tego, kiedy mam do czynienia z umową, bo to jest w ogóle mój ulubiony samograj, który na każdym szkoleniu się pojawia, bo my jesteśmy zafiksowani, że umowa to jest jakiś papier. Ja mam umowę wtedy, kiedy mam jakiś papier podpisany przy sobie strony, wtedy mam umowę, a jak nie mam tego papieru, to nie mam umowy. Ja wtedy mówię, to dobrze, to idziemy do sklepu i kupujemy gazetę. To też jest umowa. To też jest umowa, umowa sprzedaży. Zajrzymy do kodeksu cywilnego, umowa sprzedaży w kodeksie cywilnym jest bardzo szeroko udokumentowana, uregulowana, natomiast idąc do kiosku nie zaprzątamy sobie głowy tym, żeby spisywać ze sprzedawcą umowę sprzedaży gazety, mocą której sprzedawca zobowiązuje się wydać gazetę, a my zobowiązujemy się zapłacić cenę. No nie, my płacimy za 5 zł, dostajemy gazetę, odchodzimy, jesteśmy stroną umowy sprzedaży. No i tak samo można podejść do umowy o świadczenie usług fotograficznych, czy w ogóle usług jakichkolwiek. Umowa może być zawarta w dowolnej formie. My możemy się umówić z kimś telefonicznie, możemy się z kimś umówić mailowo, możemy się z kimś umówić SMS-em, Messengerem, WhatsAppem, jakimkolwiek środkiem komunikacji, pod warunkiem, że my wiemy, na co się umawiamy, czyli musimy przynajmniej osiągnąć w prawniczym żargonie tak zwane essentia negoti, czyli takie istotne elementy umowy, to znaczy co ma się zadziać w ramach tej umowy, co ja mam zrobić dla kogoś i co ten ktoś ma zrobić dla mnie. No, w przypadku usług profesjonalnych to najczęściej jest układ zero-jedynkowy, czyli ja wykonuję dla kogoś usługę, a ktoś mi płaci pieniądze.
Oczywiście możemy pójść również w rozliczenie barterowe, nieodpłatne usługi i tak dalej. Niemniej zmierzam do tego, że każde takie nasze ustalenia z kimś w przedmiocie, że mamy coś dla niego zrobić, na przykład zdjęcie, to jest umowa. Więc mamy sobie umowę i na pewno nas łączy z tym naszym klientem umowa, nawet jeżeli nie jest spisana. Natomiast idąc dalej, w toku tej umowy, realizacji tej umowy, posługujmy się tym przykładem zrobienia zdjęcia nieruchomości. Mamy umowę na wykonanie zdjęć nieruchomości, zawartą w formie ustnej czy tam mailowej, bo się dogadaliśmy. Słuchaj, zrób mi 5 zdjęć, ja ci zapłacę tam 500 zł i po sprawie wystaw mi fakturę, rozchodzimy się. No i zrobiliśmy te zdjęcia, no i pojawia nam się taki temat, że te zdjęcia są utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Nie zawsze, ale przyjmijmy założenie, że będą. I teraz jeżeli ten ktoś, dla kogo zrobiliśmy te zdjęcia, chce z tych zdjęć korzystać, to musi mieć do tego uprawnienie. Uprawnienie, które może być dwojakie. On może mieć licencję, czyli naszą zgodę na to, że on wykorzysta sobie te zdjęcia w jakiś sposób, albo może nabyć od nas prawa autorskie, majątkowe do tych zdjęć. Te dwie drogi różni to, że różny jest poziom ich formalizacji. Licencję niewyłączną, czyli taką licencję, której twórca może udzielić dowolnej liczbie osób. Dzisiaj mogę udzielić licencji na korzystanie ze zdjęcia pani Małgosi, jutro mogę udzielić licencji na korzystanie z tego samego zdjęcia panu Zenkowi, a pojutrze jeszcze komuś innemu, albo w ogóle wrzucić to zdjęcie na stok i sprzedawać to zdjęcie nieograniczonej liczbie osób i każda, która kupi to zdjęcie, nabywa ode mnie licencję niewyłączną. Taka licencja niewyłączna może być udzielona w dowolnej formie. Czyli znowu wystarczy, że my się dzwonimy, zmessengerujemy, zwhatsappujemy, zmailujemy, w jakikolwiek sposób dogadamy i takiej licencji niewyłącznej jesteśmy w stanie udzielić. I ta druga strona, wykorzystując te zdjęcia na podstawie takich ustaleń, zawsze może twierdzić, że ona działa w ramach licencji udzielonej, czy to w sposób ustny, telefoniczny, a czasem wręcz dorozumiany. Bo czasem jest tak, że my nie czynimy żadnych ustaleń, czyli nie piszemy w mailu, tak będziesz mógł z tych zdjęć korzystać w taki sposób, tylko po prostu przesyłamy zdjęcia, wystawiamy fakturę i wtedy z okoliczności możemy wyinterpretować, że w tej branży, w takiej relacji między takim podmiotem zamawiającym zdjęcia a fotografem przyjmuje się w sposób dorozumiany, że klient może z tych zdjęć korzystać w taki sposób. Więc ta licencja niewyłączna znowu nie wymaga papierów żadnych. Ale jeżeli ten klient fotografa albo chciałby mieć wyłączność na korzystanie z tych zdjęć, czyli chciałby mieć pewność, że fotograf nikomu innemu nie pozwoli na korzystanie z tych zdjęć, albo wręcz chciałby nabyć prawa autorskie majątkowe do tych zdjęć od fotografa, to wtedy już wymagana jest umowa w formie pisemnej. A forma pisemna w myśl naszego polskiego kodeksu cywilnego to jest dokument z własnoręcznymi podpisami obu stron. Podkreślam, własnoręcznymi. Nie wystarczy skan, nie wystarczy jakaś aplikacja Authentic, DocuSign i tak dalej, własnoręczne podpisy, bądź ewentualnie podpis elektroniczny, ale uwaga, wyłącznie podpis elektroniczny bezpieczny, kwalifikowany. Na przykład taki, jaki sprzedaje Asseco. Najpierw potwierdzamy swoją tożsamość, opłacamy ten podpis na przykład na rok i dostajemy ten nasz podpis elektroniczny, którym możemy podpisywać umowy i on będzie równoważny z formą pisemną. Tu od razu ważne zastrzeżenie. Podpis zaufany, z którego każdy w tej chwili obywatel RP może korzystać internetowo, nie ma niestety znamion podpisu tego certyfikowanego, bezpiecznego. Nim można się posługiwać w komunikacji z urzędami, nim można podpisywać różne dokumenty, ale nadal nie będzie to forma pisemna. No więc podsumowując ten wątek zdjęć, jeżeli ktoś chce korzystać ze zdjęć, które zrobiliśmy, albo musi mieć licencję, albo musi mieć prawa autorskie. Jeżeli chce mieć wyłączność bądź nabyć prawa autorskie, musi zawrzeć z nami umowę na piśmie. W pozostałych przypadkach mogą być to ustalenia choćby mailowe, telefoniczne czy jakiekolwiek inne. Czyli to już nie może być na przykład adnotacja na fakturze, że prawa autorskie, majątkowe przechodzą po opłaceniu faktury. To musi być dodatkowa umowa cała, tak? Można byłoby sobie wyobrazić fakturę, która by spełniała wymogi przeniesienia autorskich praw majątkowych, natomiast tak jak na czacie napisał pan Cezary, po pierwsze należałoby określić pole eksploatacji, na kanwie których dochodzi do przeniesienia praw. No a to już w treści faktury jest takie trochę mało realne, czy realne jest, bo można tam w uwagach w ogóle dopisać, że
dochodzić do przeniesienia autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji takich i takich. Natomiast no mało kto jest na tyle świadomy, żeby tak fakturę skonstruować, a co więcej, trzeba pamiętać o tej formie pisemnej, czyli taka faktura musiała być podpisana przez obie strony. Albo własnoręcznie, albo z tym podpisem kwalifikowanym. W przeciwnym wypadku do przeniesienia praw nie dojdzie, przy czym możemy konwalidować taką czynność na licencję, czyli stwierdzić, OK, forma dla przeniesienia praw autorskich majątkowych nie została zachowana, ale mamy wyraźny ślad świadczący o woli stron, w związku z tym przekształcamy to przeniesienie i dochodzimy do wniosku, że doszło do udzielenia licencji. Okay. Jest tylko jeden szkopuł. Sama pola eksploatacji, samo przeniesienie praw, samo udzielenie licencji to jeszcze nie jest wszystko, co może nas przytrafić nam się w przyszłości, gdy chodzi o prawa autorskie. Bo o ile świadomość użytkowników, twórców i całego obrotu profesjonalnego w zakresie tego, że trzeba nabyć licencję bądź prawa autorskie na określonych polach eksploatacji jest dość wysoka, o tyle cały czas często zapominamy, że prawa autorskie majątkowe to jeszcze nie wszystko. Mamy jeszcze autorskie prawa osobiste. Wśród tych uprawnień na przykład prawo do podpisywania twórcy z imienia i nazwiska, bądź tak jak sobie życzy, oznaczenia go jako twórcę. I teraz dla przykładu, mamy tylko licencję na rzecz klienta. Klient na podstawie tej licencji może wykorzystywać zdjęcia, ale nie ma żadnych uzgodnień w zakresie autorskich praw osobistych. Jeżeli nie ma tych uzgodnień, to twórca takiego zdjęcia może się skutecznie domagać, żeby klient rozpowszechniając te zdjęcie za każdym razem podpisywał go jako twórcę. To za chwilę wygeneruje spór, bo klient był przekonany, że on płaci po to za fakturę, żeby nie musieć tego robić. I taką kwestię można uregulować już tylko umownie, przewidując takiej umowie w treści faktury, maila czy w ogóle w treści umowy postanowienia dotyczące autorskich praw osobistych, na jakich zasadach one będą wykonywane, jak to wszystko ma wyglądać. Także trzeba pamiętać, że wszelkie tego rodzaju uproszczenia typu wystawienie faktury z jakimś dopiskiem, czy nawet maile, czy jakiekolwiek inne ustalenia mniej formalne, one owszem w pewnym zakresie będą wystarczające i wiążące, natomiast one mogą doprowadzić do potencjalnych sporów w przyszłości. No i najczęściej do nas się zwracają albo przedsiębiorcy, albo twórcy, którzy właśnie mają taki spór, bo jeden sobie wyobrażał, że on może to zdjęcie dowolnie przerabiać, podpisywać dowolnie, wykorzystać w dowolnym kontekście, a drugi był przekonany, że wręcz odwrotnie, że będzie zawsze podpisywany jako twórca, zdjęcia nie wolno modyfikować, retuszować i tak dalej. Nie mamy żadnych ustaleń umownych, nie jesteśmy w stanie odkodować, na co realnie strony się umówiły. Mhm. Nie, bo sprawami autorskimi, takimi osobistymi, no to jest bardzo ważna sprawa, tak. To jest ważny temat, dlatego że bo to też można podzielić te prawa autorskie osobiste, że okej, do ogłoszenia nie trzeba, prawda? Ale jak już wykorzystujesz social media, bo to jest też forma reklamy, to poproszę o umieszczenie mojego na przykład profilu. I trzeba bardzo dokładnie, dobrze myślę, że trzeba bardzo dokładnie przypilnować tego, jak chcemy, żeby było podpisywane i który profil chcemy, żeby był umieszczany, ewentualnie profil. I tutaj jest bardzo ważna, dla mnie była bardzo ważna informacja. Ostatnio dostałam taką umowę, że po prostu na jedno zlecenie dostałam umowę na 3 kartki i mówię, Bożeż, okej, no dobra, czytamy. No i tam musiałam się zastanowić, co ja chcę rzeczywiście wpisać, do którego profilu, jak chcę być podpisywana, bo akurat u mnie to jest taka, niektórzy podpisują Gosia Góra, niektórzy Małgorzata Góra, a niektórzy w ogóle inaczej i ja mówię, no dobrze, to tutaj w tym wypadku muszę być bardzo precyzyjna, więc to jest chyba taki ważny element, bo... To jest trochę tak, że jak ktoś wchodzi na rynek, to mu się wydaje, że wszystko jest łatwe, proste i przyjemne. Czyli gdzie tam będziemy ustalać, jak nie mają podpisywać? No przecież to się tym by zajmował. Taki szczegół bez znaczenia. Przychodzi doświadczenie i okazuje się, że forma podpisu, tak jak pani słusznie wskazuje, bywa problematyczna. I tak naprawdę to trochę wygląda tak, że my mamy dwa rodzaje klientów, którzy przychodzą do naszej kancelarii. Tacy zapobiegliwi, którzy na przykład wychodzą z takiego live'a jak dzisiaj i przychodzą i mówią: kurczę, fajnie, że jestem na początku,
Nie zdawałem sobie sprawy, ale ja bym teraz chciała skorzystać z Pana usług po to, żeby Pan mnie zabezpieczył na wypadek tego, co Pan wie, że się może przydarzyć, bo Pan w tej branży działa. I to jest w ogóle optymalne takie podejście do sprawy, bo ktoś zdaje sobie sprawę, że ma jakieś braki wiedzy prawniczej, ale już inwestuje w tym momencie, żeby na przykład za 3 lata nie obudzić się z ręką w nocniku. To jest optymalny stan. Natomiast drugi stan, najczęściej występujący, bo my jednak w Polsce cały czas traktujemy prawników jako takie zło konieczne, które ratuje z opresji, a nie jest formą inwestycji na spokojne czasy w przyszłości, to druga grupa klientów to jest taka, która przychodzi właśnie, ojejku, orety, tyle lat działałam bez tego wszystkiego i nagle się posypało, jak to możliwe, panie Wojtku, proszę o ratunek. No i się okazuje, że owszem, działało wiele lat, ale przestało działać i dopiero teraz zaczynamy to wszystko porządkować. No ja jestem zwolennikiem też z racji wykonywanego zawodu, że każde działania profesjonalne, takie, które wiążą się właśnie z jakąś twórczością, warto sobie przemyśleć od początku, bo nam się w pierwszego dnia działalności, w pierwszym miesiącu działalności może wydawać, że kwestia oznaczania naszych zdjęć to jest kwestia bez znaczenia, ale się może okazać za 5 miesięcy, że ma to kolosalne znaczenie. Albo byliśmy przekonani, że nasze zdjęcia będą wykorzystywane w taki sposób, a podpisaliśmy jakąś umowę bez czytania jej, którą podrzucił nam klient i nagle się okazuje, że nasze zdjęcia to są wykorzystywane w zupełnie innym kontekście niż się spodziewaliśmy. Ktoś z tego robi billboardy, robi lukratywne kampanie reklamowe, a my dostaliśmy za te zdjęcia 250 zł od sztuki. No i nauczymy się na tym błędzie. Dlatego takie live'y jak dzisiaj zawsze uważam za pożądane i też biorę w nich udział, bo bezpłatnie dlatego, żeby tych takich słuchaczy, ludzi, którzy chcą się czegoś nauczyć wcześniej, przestrzec, że czasem warto wcześniej się czymś zainteresować niż za późno. No ale powiedzmy, ja miałam taką sytuację, serio, z tym, że to była długofalowa współpraca przez ileś tam lat, pracowaliśmy z 5 lat razem, no i kiedyś wstaję rano, serio, robiłam mnóstwo inwestycji dla tego dewelopera, duży deweloper w Warszawie, jak jeszcze tam mieszkałam. Otwieram okno, wychodzę na taras, a naprzeciwko mojego tarasu moje zdjęcie na billboardzie. Ja tak, weszłam do mieszkania, wyszłam jeszcze raz, bo myślałam, że orzesz. I ja mówię tak, ale chyba tego nie podpisywałam. I podpisałam. A to były naprawdę pierwsze, to jest to, co Pan mówi, że to były pierwsze miesiące mojej pracy i ja nie wiedziałam w ogóle, no czarna magia, prawda? Cieszyłam się, że mam klienta, no a zdjęcie ładne, więc mi długo zdobiło mi tak widok. Bardzo ładne zdjęcia robię, na billboardy się nadają. No wreszcie ale wykorzystałam to zdjęcie, ponieważ zrobiłam zdjęcie billboardu i pokazałam, że robię takie zdjęcia, że na billboardach lądują, więc zarobiłam na tym, że wykorzystali i jakoś to obróciłam w coś dobrego, ale już nie chciałam się z nimi kłócić, natomiast rzeczywiście to jest zupełnie inna cena. Zdjęcie właśnie, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że to zachęcam do patrzenia na kwestie związane ze szczegółami prawa autorskiego jako sposób w ogóle na technikę negocjacyjną z klientem. My możemy oczywiście teoretyzować, opowiadać sobie te wszystkie szkolne przykłady, natomiast brutalna prawda jest taka, że wszyscy pracujemy po to, żeby zarabiać na chleb i inne przyjemności niż tylko chleb. W związku z tym te niuanse z prawa autorskiego są też pewnym orężem, na podstawie którego my możemy negocjować nasze kontrakty. Przykładowo, mamy pole eksploatacji w postaci wykorzystania w social media, czy też w ogóle szerzej wykorzystanie w internecie, plus zwielokrotnianie w materiałach reklamowych, fizycznych, billboardy, ulotki i tak dalej. Dostajemy umowę, w której mamy wszystkie możliwe pole eksploatacji, a wynagrodzenie jest takie nas nie do końca satysfakcjonujące. I to też nie jest tak, że to jest od razu zła wola po drugiej stronie, no bo w interesie ekonomicznym tego podmiotu jest to, żeby nabyć jak najwięcej, jak najtaniej. Po to zatrudnia prawników po swojej stronie, żeby reprezentowali jego interesy. Natomiast my jako twórca możemy powiedzieć tak. O, fajnie,
dziękuję za umowę. Natomiast nie zdawałem sobie sprawy, że to państwo chcą aż tak eksploatować te zdjęcia. Te stawki, o których rozmawialiśmy, to ja mogę zgodzić się na jedno pole eksploatacji do social media. Jak państwo chcą eksploatować szerzej, albo nie daj Boże jeszcze nabyć prawa zależne, zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych, to moja stawka jest taka. I nagle się okazuje, że ten klient po drugiej stronie widzi, oho, mamy tutaj twórcę, który jest świadomy, dobra, to my tych praw w sumie tyle nie potrzebujemy, na zasie nabywamy, jak będziemy chcieli w przyszłości zrobić billboard, to się do niego odezwiemy i wynegocjujemy kolejną stawkę. No i raz, że pokazujemy, że no my nie jesteśmy jakimś żuczkiem, który tam gdzieś spadł z nieba i po prostu błogosławi to, że dostał jakieś tam zlecenie, ale faktycznie orientujemy się w niuansach, no i mamy szansę też wynegocjować takie warunki, które będą dla nas korzystne. Dobrze, mam tu jakieś kilka, to jest dobry pomysł. Dzięki. Tutaj Justyna się pyta, bo tak spływają pytania. Justyna się pyta, a jak się zrobiło zdjęcia u klienta projektu, swojego projektu, czyli u klienta swojego projektu. Nie ma na to umowy, współpraca się nie zakończyła fajnie. Mam mnóstwo zdjęć, ale czy mogę je wykorzystać na swoim Insta i Facebooku? Czyli rozumiem, że zrobiła coś u klienta swojego, swój projekt, no ale klient chyba ten się wymiksował z tego z układu, z umowy, przepraszam. I na początku współpracy było, gdy było, a, na, współpra- a, na początku współpracy, gdy padło pytanie, jakie są oczekiwania, to klient powiedział coś takiego, że zrób wnętrza tak, żebyś mogła je sama wykorzystać na swoim profilu. Czyli tak, czy rozumiem tak, że Justyna zrobiła projekt, współpraca się zakończyła, tak się zakończyła i teraz jest pytanie, czy może sobie te zdjęcia wykorzystać na swoim profilu, które zrobiła. To jest robienie zdjęć w czyichś pomieszczeniach, prawda? Rozumiem, że usługa dotyczyła projektu wnętrza po prostu. Tak, tak. No to jest dość standardowy case, który się często przydarza projektantom wnętrz, z którymi pracujemy. Tak, tak. Pani jest... zrobi, pani będzie tego, takie, że wszędzie pani się będzie mogła dzielić tymi zdjęciami. I tutaj jest odpowiedź prawna i praktyczna. Zacznę od odpowiedzi prawnej, bo do tego predysponuje mnie mój zawód. Odpowiedź prawna jest taka, że no jeżeli umowa nie przenosiła na klienta praw do projektu tego architektonicznego, nie udzielała mu licencji wyłącznej, nie zawierała jakichś uzgodnień w zakresie tego, że twórca tego projektu wnętrza nie może dalej z niego korzystać, no to w myśl prawa nie bardzo klient jest w stanie kierować realnie jakieś roszczenia w związku z tym, że ten projekt jest rozpowszechniany. On mógłby wprawdzie próbować argumentować, że w ten sposób nie tyle doszło do naruszenia praw autorskich, bo prawa autorskie przecież są architekta wnętrza, ale że doszło do wkroczenia w jego prawo do prywatności, został naruszony jego mir domowy, zostały opublikowane zdjęcia jego prywatnego mieszkania. Natomiast to i tak będzie argumentacja bardzo naciągana, jeżeli te zdjęcia nie będą w żaden sposób pozwalały na zidentyfikowanie tego klienta, nie będzie można powiązać ich z jakąś konkretną osobą, nie będą towarzyszyły temu jakieś komentarze piętnujące klienta i tak dalej. Tym bardziej, gdy te zdjęcia zostały wykonane w ramach takiej dorozumianego przyzwolenia, czyli no, wpuszczam cię do domu i jeszcze wręcz mówię ci, że będziesz mogła wykorzystywać te zdjęcia w swoim portfolio. Bardzo ciężko prawnie byłoby tutaj takiemu właścicielowi mieszkania coś zrobić. Prawnie. Tylko ja zawsze uczulam klientów, trochę wiedziony taką anegdotką mojego świętej pamięci dziadka, który często opowiadał taki dowcip, co ma żołnierz do chleba. Żołnierz ma prawo. No i co w sytuacji, w której ma prawo, a chleba nie ma? No i tu jest trochę tak samo, że my jesteśmy na tak zwanym prawie, czyli ten właściciel mieszkania nic nam nie może zrobić. Tylko musimy najpierw wybadać trochę psychologicznie sytuację. Bo to często jest tak, że mamy rację, ale ta racja nie wystarcza, żeby nie mieć stresów, problemów, kłopotów wizerunkowych, nieprzychylnych komentarzy na grupach facebookowych, rozpuszczania jakichś nieprawdziwych informacji. A dzisiaj jest to bardzo proste. No, a my jako ludzie mamy tą taką naturalnie wrodzoną tendencję, że bardziej ufamy negatywnym informacjom niż pozytywnym. W związku z tym może być bardzo ciężko przekonać odbiorców takich komunikatów właściciela mieszkania,
że to, co on wypisuje, nie jest zgodne z prawdą. I może się okazać, że to położy się cieniem na naszej marce, mimo że będziemy mieli prawo wykorzystywać te zdjęcia. Na to zawsze uczulam klientów, żeby nie patrzyli wyłącznie przez pryzmat prawa i uprawnień, ale też przez pryzmat takiej wyczucia psychologicznego klienta, na co on się może poważyć, bo jeżeli my się rozstaliśmy z klientem w złej atmosferze, to jest duże prawdopodobieństwo, że on będzie dalej szukał dziury w całym i zacznie potem nam komentować pod tymi zdjęciami, jakim prawem bez mojej zgody. Zacznie na jakichś grupach pisać, że co to za architekt wnętrz, który narusza jego prywatność. I co z tego, że będziemy mieli obiektywnie rację i będziemy tłumaczyli w tych komentarzach, jak było naprawdę, ile osób uwierzy nam, ile jemu, ile osób zniechęci się do kontaktu z nami. Choć oczywiście znam też takich przedsiębiorców, którzy mają taktykę reklamową, nieważne jak mówią, byle mówili. Ale to już oczywiście kwestia podejścia do polityki swojego biznesu i też nerwów. Także tak. Tu jest, dopowiada, że projekt to był projekt wnętrza 180 metrów kwadratowych w biurowcu. Określiła to pomieszczenie dla kota. Dla kotów. A czy to jest jak gdyby dopowiedzenie, które dodaje pikanterii historii, natomiast z punktu widzenia prawnego nie ma to większego znaczenia, bo czy to było pomieszczenie dwumetrowe, czy 180, czy 500-metrowe, sytuacja jest tożsama. Dlatego kiedy ja na przykład ze współpracy z Izą Gęzałą sprzedaję wzór umowy dla architekta wnętrz, my od razu przewidujemy w tej umowie te kwestie, tak? Czy klient będzie miał prawo wstępu w celu zrobienia zdjęć, kiedy, na jakich zasadach, czy przy obecności klienta, czy bez obecności klienta, jak co będzie mógł z tymi zdjęciami robić, czy musi uzyskiwać dodatkową zgodę. I to wydaje się osobom, które pierwszy raz mają styczność z tą umową, Boże, jakie wy problemy robicie z niczego. No ale potem jak się okazuje, że jeden na pięć przypadków jest taki problematyczny, to my sobie otwieramy tą umowę, patrzymy, co możemy zrobić i wiemy. Oczywiście to nam nie rozwiąże problemu praktycznego, że umowa umową, a klient może wypisywać, co wypisuje. Natomiast i tak jesteśmy w bardziej komfortowej sytuacji, niż nie mamy żadnych ustaleń w tym zakresie. Dziękuję. Tutaj Cezary pisze, że zrzeczenie się do wykonywania autorskich praw osobistych jest, zdawałoby się, niezbyt zgodne z prawem. Ale taka przyjęła się praktyka i wiem, że sądy to uznają. Nie bardzo podoba mi się wymuszanie przez niektórych właśnie tego zrzeczenia się. Można to skomentować. Ja nie wiem, czy praw osobistych się nie można zrzec. One są i będą, prawda? To nie jest tak, że ja się zrzekam praw osobistych. One są przywiązane do utworu. Zrzec się nie można, natomiast praktyka obrotu faktycznie wypracowała rozwiązanie, które polega na tym, że twórca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał praw autorskich osobistych w określonym zakresie lub w całości. I tak jak Cezary słusznie wskazał, sądy to akceptują, doktryna to akceptuje, dlatego że w przeciwnym wypadku mielibyśmy poważne problemy praktyczne. No bo wyobraźmy sobie chociażby zamawianie jakiejś części utworów reklamowych. My widzimy reklamę w telewizji, ale na nią składa się wiele różnych utworów tworzonych przez różne osoby i to potem jest miksowane w jedną całość. Gdybyśmy nie mieli takiej możliwości zobowiązania tych twórców do niewykonywania autorskich praw osobistych, moglibyśmy znaleźć się w sytuacji, w której mamy gotową reklamę, puszczamy ją i nagle mamy roszczenie, proszę o na koniec spotu pokazywanie mega autorstwa. Tak. No tak samo jest na rynku nieruchomości. Nikt nie oczekuje tego, że zdjęcia w ogłoszeniu będą podpisane moim imieniem, nazwiskiem, prawda? No to jest nielogiczne, bo to jest. Natomiast odniósłbym się jeszcze do tego wymuszania przez niektórych zrzeczenia się. No to jest kwestia praktyczna. No ja lubię mówić, że nikt nas do niczego zmusić nie może. W sensie, jeżeli ktoś nam proponuje takie warunki umowne, my możemy odmówić, oczywiście akceptując fakt, że możemy tej współpracy nie podjąć. Też nie jestem zwolennikiem takich tez ciut populistycznych, że to zawsze nas przedsiębiorcy do czegoś zmuszają, no bo prawdę mówiąc, to też trochę wynika z tego, że my się dajemy zmuszać po to, żeby zarobić na tym zleceniu. Nikt nam nie każe wszystkich zleceń brać, jakie lecą, więc możemy na przykład negocjować kwestie autorskich praw osobistych, oczywiście mając świadomość, że możemy stracić zlecenie. To znowu jest ta kwestia, o której mówiłem na początku, Iggy Bałos, czyli
i w ogóle zasady życiowej, no nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. No to jest. Jeżeli my chcemy negocjować autorskie prawa osobiste, a druga strona się nie zgodzi, to trudno. Ale też bym się nie fiksował na tym, że się nie zgodzi i się współpraca zakończy, bo to z kolei jest taka obawa często początkujących osób, które do nas trafiają. Panie Wojtku, ale jak ja mam tej firmie powiedzieć, że się na coś nie zgadzam? Jak ja im powiem, że się nie zgadzam, to oni stwierdzą kogoś innego. No i wtedy mówię, no to de facto coaching biznesowy będziemy teraz prowadzić, a nie poradę prawną, ale podzielę się z panią swoją refleksją w tym zakresie. No jeżeli pani powiedzą, że się nie zgadzają, to co się stanie? No nic się nie stanie. Powie pani, no to jeżeli się państwo nie zgadzają, no to albo ja się zgadzam, że się państwo nie zgadzają, albo ja się nie zgadzam, że się państwo nie zgadzają i się rozchodzimy. To jest trochę taka kwestia oporów wewnętrznych i takiej też kwestii oczywiście teraz wychowania, czy jesteśmy wychowani w modelu ciągłej oceny przez innych, czy godzimy wchodzenie w różne role, czy akceptujemy te odmienności zdania, jakie mogą mieć miejsce. Nie ma nic złego w powiedzeniu drugiej stronie umowy, słuchaj, nie podoba mi się, że. To jest trochę tak jak w relacji. No jeżeli ja jestem w relacji osobistej, w której nie podoba mi się, nie wiem, taki najbardziej trywialny przykład, jaki przychodzi mi do głowy, że mąż rozrzuca skarpetki po mieszkaniu, codziennie ja po nim muszę sprzątać, no to nie ma nic złego chyba w tym, że ja mu powiem, słuchaj Marek, nie podoba mi się, że ty rozrzucasz te skarpetki, czy mógłbyś przestać? Część oczywiście osób to tak powie i rozpocznie dyskusję. Część osób przemilczy ten temat, nie wyznaczając tej granicy i za dwa lata będzie zdziwiona, że małżeństwo się rozpadło. No więc tak samo jest w relacji biznesowej. Jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało, na tyle, na ile pozwolimy drugiej stronie, na tyle ona nas zje bądź nie zje. Mhm. Wiadomo, duże firmy, małe żuczki, różnica negocjacyjna jest duża. Trochę to wymaga odwagi, trochę to wymaga umiejętności miękkich, a często mam też takich klientów, którzy przychodzą po prostu i mówią, panie Wojtku, ja wiem, że ja nie dam rady. Czy mógłby pan mnie reprezentować w tych negocjacjach? No i oczywiście płacę za tą usługę, ale jest to do zrobienia. Więc wszystko jest do zrobienia. I to zabrzmi teraz tak coachingowo, no, impossible is nothing, ale no, my sami sobie narzucamy pewne przekonania ograniczające, które nas również blokują w kwestiach praw autorskich i umów po prostu. Znaczy, tak. Ja się staram, żeby nic nie dopowiadać, bo moje drugie nazwisko to jest Gaduła, a tutaj jest, nie jestem tutaj po to, żeby gadać. Tylko coś tam wtrącić. Ja mam takiego maila dostałam. Zobaczę, czy są jeszcze jakieś komentarze, ale fajnie, bo dostałam maila od mojej kursantki, od Oli. Się duża dyskusja u nas rozwiązała na kursie odnośnie praw autorskich, w ogóle fotografowania, bo było coś takiego, mianowicie odnośnie fotografowania budynków. Budynki z zewnątrz, domy. Chodzi o budynki takie ogólnodostępne, ale też domy prywatne. Czy można sobie fotografować z zewnątrz, bo ktoś był w Stanach i jak zaczęli fotografować budynki z zewnątrz, to w tym momencie ktoś podszedł do nich, a po co, dlaczego i tak dalej. Natomiast rzadko się fotografuje w Stanach, ale w Polsce jak to wygląda, fotografowanie budynku z zewnątrz. Czy my możemy sobie tak po prostu wziąć i tak elewację komuś u sąsiada, bo nam się podoba. W Polsce wygląda to tak, że sama czynność fotografowania, pstryknięcia zdjęcia nie jest objęta zakazem. Za wyjątkiem tych szczególnych sytuacji typu jakieś budynki związane z bezpieczeństwem, obronnością państwa i tak dalej. Jest ale bodajże... to jest nie fotografować, prawda? Jest, ale też proszę pamiętać, że na wielu różnych innych budynkach jest napis zakaz fotografowania i on często nie ma żadnego przełożenia prawnego. Natomiast ogólnie czynność zrobienia zdjęcia najczęściej jest, jak ja to mówię, irrelevantna prawnie, czyli no nie ma tutaj żadnego przepisu, który by nam nakazywał bądź zakazywał zrobienia zdjęcia. Może być to problem w takich sytuacjach ekstremalnych, które właśnie ingerują w jakieś inne dobra, najczęściej w dobra osobiste, typu paparazzi, który dostaje się gdzieś i z ukrycia robi zdjęcia tego, co z założenia miało być prywatne.
Czyli ten sposób wykonania zdjęcia jest inwazyjny. Jest to wkroczenie w jakąś sferę prywatności, intymności, przełamanie jakichś barier, zabezpieczeń. Wtedy tak, ale jeżeli to są ogólnodostępne miejsca, sama fotografia i zrobienie fotografii nie jest problemem. Choć oczywiście, tak jak w supermarketach czy w domach handlowych, często można spotkać się z czymś takim. Proponuję na przykład wybrać się do Rossmana i spróbować porobić przez dłuższy czas zdjęcia na półkach produktów. Też przyjdzie za chwilę pan ochroniarz i zapyta, a po co i dlaczego? No i to wcale nie znaczy, że jest to zakazane. On po prostu przyszedł zapytać, bo się zaciekawił. To jest jego praca. To jest jego praca. Natomiast też trzeba pamiętać o takiej delikatnej różnicy, a w zasadzie nie delikatnej, co wyraźnej, pomiędzy fotografowaniem sfery ogólnodostępnej, a fotografowaniem sfery prywatnej. Bo to taka trochę zasada życiowa, wolność domku w swoim domku. Jeżeli ja mam swoją posesję, do której wstęp jest ogrodzony bramą, no to jak przyjmuję gościa, to jak gdyby już poza w ogóle aspektami prawnymi, które wynikają z kodeksu cywilnego, ale takie zasady grzeczności wymagają respektowania zasad, które narzuca mi właściciel tej posesji. Mm-hmm. Czyli jeżeli ja wchodzę na jakiś prywatny teren, to jestem zobowiązany stosować się do tego regulaminu przyjętych zasad, które tam obowiązują. Natomiast przestrzeń ogólnodostępna to przestrzeń ogólnodostępna. Mm-hmm. Oczywiście trzeba odróżnić jeszcze czynność zrobienia zdjęcia od tego, co się dalej zadzieje. No bo jak ja sobie zrobię zdjęcie i będę przechowywał w swoim katalogu na zasadzie pamiętniczku, fajnie było, tutaj ładna elewacja, inspiracja i tak dalej, to w ogóle problemu nie ma. Najczęściej problemy pojawiają się w sytuacji rozpowszechniania tych zdjęć, bo może się zdarzyć tak, że no uchwycimy coś, co jest chronione prawem autorskim, na przykład jakiś mural i przyjdzie nam do głowy, żeby ten mural zreprodukować w formie pocztówek i sprzedawać. Albo najbardziej znany case, taki zagraniczny, który ja kojarzę, to jest zrobienie zdjęcia muralu, a następnie przerobienie tego muralu na wzór odzieży i sprzedawanie odzieży. Niby dopuszczalne w ramach prawa panoramy, ale jednak czujemy, że godzące w interesy i dobra tego artysty. Więc oczywiście użytek zdjęcia, użytkowi zdjęcia nierówny. Dlatego tak czysto hipotetycznie i na wszystkie możliwe stany faktyczne odpowiedzieć się nie da, bo w prawie autorskim najważniejszy jest kontekst. I dopiero jak my poznamy kontekst, w jakim dane zdjęcie ma być wykorzystywane, jesteśmy w stanie przesądzić, czy to jest bezpieczne, czy nie jest, a jeżeli nie jest, to jakie są ryzyka. Mm-hmm. No bo teraz takie pytanie następne mi się narzuciło, mianowicie jedziemy na wycieczkę. O, wynajmujemy sobie, proszę mnie skorygować, jak źle powiem, R&B to się nazywa? Dobrze. Wynajmujemy sobie i tam sobie mieszkamy, ładnie wszystko i podobają nam się wnętrza, sobie tam jeszcze, no bo chcemy mieć portfolio, więc sobie tam jeszcze zrobimy homestager, prawda? Zrobimy sobie jakieś tam ładną stylizację, zrobimy zdjęcia. No i chcemy się pochwalić tym na social mediach i tak dalej. No i co w tym momencie? Pamiętajmy, że wynajmujemy taką nieruchomość, to nie jest prywatne wnętrze, tylko to jest, tak dla mnie to jest hotel. W pierwszej kolejności należałoby zerknąć do tego, czego nie lubimy, czy do jakiegoś regulaminu, na podstawie którego wynajmujemy tą nieruchomość, bądź jakichś dodatkowych zasad, które właściciel w nich zawiera. Możemy tam znaleźć wprost zakaz fotografowania, filmowania, organizacji sesji zdjęciowych, filmowych i tak dalej. I po prostu naruszając ten zakaz, nie wywiążemy się z umowy, więc właściciel potencjalnie będzie mógł kierować do nas roszczenie z tytułu nienależytego wykonania umowy po naszej stronie. Przykład wydaje się absurdalny, ale wcale taki nie jest, bo coraz częściej mamy takich klientów, którzy wręcz wynajmują swoje przestrzenie właśnie na potrzeby robienia live'ów, na potrzeby robienia zdjęć. Ostatnio ekstremalny przykład to w ogóle wynajęcie prywatnego wnętrza na zorganizowanie sobie tam imprezy, więc wcale nie jest takie wykluczone, że w takim regulaminie znajdziemy takie postanowienia. Jeżeli nie znajdziemy, no to nie jesteśmy zblokowani w takim zakresie, jak nie uszkodzimy czegoś, jak nie zrobimy jakiegoś kuku temu wnętrzu, bądź w ekstremalnym przypadku to wnętrze jest tak zaaranżowane, ale nie przez nas, tylko przez właściciela, że sama ta aranżacja wnętrza może zostać uznana za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Gdybyśmy mieli do czynienia z taką aranżacją, to czysto teoretycznie moglibyśmy mówić, że zrobienie zdjęcia i wykorzystywanie tego zdjęcia jest wkroczeniem w prawa autorskie tego, kto stworzył tą aranżację. Więc to oczywiście zależy, co my tam w tym wnętrzu zastaniemy.
I znowu nie ma żadnego testu w prawie autorskim, który nasi klienci bardzo, bardzo bez radością przyjęli, czyli zrobienia jakiejś maszynki, wrzucenie stanu faktycznego w maszynkę i ta maszynka wypluwa sformułowanie można, nie można. No to byłby stan idealny w ogóle. Natomiast to często w przypadku praw autorskich to jest tak. Rozumowanie przebiega prawnika pracującego nad tym tematem. Proszę mi przesłać, w tym przypadku konkretnym, proszę mi przesłać zdjęcie tego wnętrza, jak Państwo tam weszli. Proszę mi przesłać zdjęcie tego wnętrza, jak Państwo już je zaaranżowali po swojemu i zrobili, co tam zrobili. I wtedy ocenimy, czy ta aranżacja tego wnętrza pierwotna w ogóle mogła być chroniona prawem autorskim, czy nie. Czy Państwo stworzyli swoją własną aranżację, czy może stworzyli utwór zależny. A może się okaże, że tam na przykład na ścianach wiszą znane dzieła sztuki i dlatego one, to wnętrze cieszy się taką popularnością wynajmujących, bo na ścianach wisi mnóstwo wartościowych dzieł, które przykuwają uwagę odbiorcy, który zapoznaje się z naszym materiałem, który tam stworzonym. No można takich stanów faktycznie multiplikować, także nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, można czy nie można, natomiast zacząłbym od upewnienia się, czy warunki wynajmu już tego nie precyzują. Bo to są warunki wynajmu, bo w R&B to jest ogólny regulamin, prawda? I ewentualnie klient to może swoje specjalne warunki tam dopisać. Ja nigdy nie wynajmowałam, znaczy nie byłam, jak to się nazywa, hostem, nie byłam, więc nie wiem, jak to się robi, ale wynajmuję, prawda? Więc okej. Okay. A tak sobie idziemy dalej, bo coraz częściej my sobie mówimy tylko o zdjęciach. Ale na rynku nieruchomości jest jeszcze coś takiego jak opis nieruchomości. I powiem szczerze, dlaczego o tym mówię. Bo miałam sytuację wiele lat temu, teraz to się coraz rzadziej zdarza, ale się zdarza, że są takie firmy pośrednictwa, które po prostu zamiast porządnie zrobić swoją robotę, czyli pójść, umówić się, zrobić zdjęcia, zrobić opis, sprawdzić stan nieruchomości i tak dalej, co jest, podpisać umowę z klientem, co jest obowiązkowe, jeżeli chodzi o pośrednictwo nieruchomości, to nie, to wezmą sobie i pożyczą. Pożyczą od kolegów opisy, zdjęcia, wrzucą sobie na stronę, na portale i co wtedy? Bo ja byłam też straszakiem, prawda? Tu uruchamia się automatyczna odpowiedź, jaką prawnicy lubią, a klienci nie, czyli to zależy, bo opis opisowi nierówny. Musimy pamiętać, że prawo autorskie nie chroni z automatu wszystkiego. Czyli prawo autorskie nie ochroni nam na przykład prostego opisu pod tytułem słoneczne mieszkanie, 64 metry, 3 pokoje z kuchnią, ładny widok na park. No bo taki opis to w ogóle nie jest twórczość. Jakiś opis stanu faktycznego. Natomiast ja pamiętam, jak sprzedawałem swój samochód z czasów studenckich i chciałem go sprzedać, to stworzyłem ogłoszenie z całą historią. I opisałem tego mojego świętej pamięci Fiata Pandę w taki sposób, że dzwoniły do mnie osoby niezainteresowane kupnem, które po prostu pisały, kurczę, ale pan fajnie to napisał. Pierwszy raz takie ogłoszenie. Więc jeżeli mamy opis już fantazyjny, to on oczywiście korzysta z ochrony, jego powielenie będzie już naruszeniem praw autorskich. No to samo trzeba odnieść do zdjęć, bo trzeba też pamiętać, że nie każda fotografia musi być utworem, bo jest ten problem, kiedy pojawiają się jakieś wybory twórcze, a kiedy jest to po prostu wyciągnięcie telefonu z kieszeni i zrobienie klikiem zdjęcia. O, to jest bardzo interesujące, bo proszę. No jest duże ryzyko uznania, że takie zdjęcie w razie sporu zostałoby nieuznane za utwór chroniony prawem autorskim. Bo oczywiście teraz tak, pełnomocnik autora zdjęcia twierdziłby, no dobra, zrobił smartfonem, ale proszę zwrócić uwagę, tak światło wpada, a nie inaczej. Tak ten kadr został zaaranżowany, jak a inaczej. Tu mamy taki piękny, delikatny światłocień. Proszę zwrócić uwagę, ten kwiatek, on się nie znalazł tu przypadkowo, to jest pięknie skomponowany kadr, to jest działalność twórcza. Okej, okay, a przychodzi pełnomocnik tej drugiej strony, której zależy na tym, żeby wykazać, że to nie jest utwór, i mówi wysoki sądzie, co on bredzi. Proszę spojrzeć. Ja biorę telefon, staję w rogu, robię zdjęcie, wygląda tak samo. No i jest dylemat, czy takie zdjęcie faktycznie jest wystarczająco twórcze, czy nie.
Akurat przy fotografii. Zwrócić uwagę, że to nie chodzi tylko o telefony, ale też aparaty. Tak, no oczywiście, oczywiście, niezależnie od sprzętu. Po prostu podałem ten przykład telefonu, bo on uzmysławia nam coraz bardziej, że każdy dzisiaj może być twórcą w każdej chwili swojego życia. I trzeba patrzeć też, nie zatrzymywać się, że wszystko, co ja stworzę, korzysta z ochrony, bo jeżeli ja wyjmę telefon i bezrefleksyjnie kliknę, to nawet jak mi wyjdzie piękny kadr, a potem w procesie sądowym przyznam, że zrobiłem bezrefleksyjnie klikając, to prawdopodobnie nie dostanę ochrony prawa autorskiego. Natomiast już poza fiksowaniem się na prawie autorskim, bo ono w przypadku zdjęć produktowych, zdjęć wnętrz, takich zdjęć, których celem nie jest efekt artystyczny, tylko bardziej utylitarny, na przykład pokazanie produktu, który ja sprzedaję, możemy też sięgać po inne sposoby ochrony. I gdy do nas przychodzą klienci, którzy chcą zwalczać na przykład wykorzystywanie ich zdjęć produktowych w innych aukcjach na Allegro, to my nie fiksujemy się tylko na prawie autorskim, ale wykorzystujemy wspierające kolejne argumenty. Po pierwsze, ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Mamy dwóch przedsiębiorców, którzy sobą konkurują. Jeden włożył wysiłek organizacyjny, czasowy, finansowy w to, żeby zrobić zdjęcia. Nawet jeżeli te zdjęcia nie korzystają z ochrony prawa autorskiego, to poniósł jakiś nakład w tym celu. I mamy drugiego przedsiębiorcę prowadzącego działalność konkurencyjną, którego nakład ograniczał się do wejścia na stronę, pobrania materiałów i wrzucenia na swoją. Więc czujemy, że to jest nieuczciwe w takim znaczeniu, że ten konkurujący przedsiębiorca pasożytuje na tym pierwszym. Więc konstruując takie pismo wzywające do zaprzestania naruszeń, powołujemy się nie tylko na to, że nasze zdjęcia korzystają z ochrony prawa autorskiego, ale również na to, że działania tego drugiej strony noszą znamiona czynu nieuczciwej konkurencji. A jak chcemy jeszcze sobie wzmocnić naszą argumentację, kierując się tą zasadą trzy argumenty silniejsze niż 10, to jako trzeci argument dołożymy sobie, że proszę pamiętać o tym, że nie tylko prawo autorskie w Polsce chroni twórczość, bo mamy jeszcze dobro osobiste. Mamy dobro osobiste w postaci twórczości artystycznej, które pozwala nam objąć ochroną to, co się wymyka ochronie prawa autorskiego. Bo spójrzmy na przykład na sztukę użytkową współczesną. Często mamy wątpliwości, czy to faktycznie jest utwór chroniony prawem autorskim, ale jeżeli my jesteśmy w stanie udokumentować jakiś proces twórczy, proces myślowy, filozofię za tym stojącą, to być może jesteśmy w stanie obronić naszą koncepcję, że to jest nasze dobro w postaci twórczości artystycznej. Wprawdzie są wątpliwości, czy to utwór, ale proces twórczy jakiś był. Więc można szukać też sposobów na zwalczanie takich pogranicznych działań, wspierając się dodatkowymi podstawami prawnymi. To jest bardzo dobre. Dzięki. Dziękuję serdecznie. Nie, bo zawsze powiem szczerze, to ja byłam takim straszakiem na nieuczciwą konkurencję, bo nie wiem, jak jest w innych miastach, ale ja zazwyczaj pracowałam, to pracowałam z firmami w Warszawie przez wiele lat. No i sposób, w jaki fotografuję, to cyzeluję kadry, czyli ustawiam aparat i dopieszczam, prawda? Komponuję i tak dalej, więc by się jakby niby nieruchomość, ale można byłoby z tego wystawę zrobić. W każdym razie mnie wykorzystywano jako straszaka. Gośka, ukradli. Dobra, dajcie numer telefonu. Było bardzo szybko. To były 2 minuty i już nie było. Bo to i się ucięło. Akurat już później ta firma, z którą pracowałam, nie miała w ogóle problemów, no powiedzieli, że mają kogoś, kto pilnuje tego wszystkiego. Tutaj mam jeszcze takie pytanie, Zdarzają się takie sytuacje, że cały czas to jest pole do eksperymentów na rynku nieruchomości. Mianowicie zdjęcia z ludźmi, czy bez ludzi. Robić zdjęcia z ludźmi, czy robić zdjęcia bez ludzi. No i są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Ale jeśli chodzi o zdjęcia osób w przestrzeni, to jak to ugryźć, żeby później nie mieć jakichś problemów? Bo ja rozumiem, jeżeli na zdjęciu występuje np. właściciel agencji nieruchomości, to dlaczego nie, te są jego zdjęcia, prawda? On sobie może zrobić. Natomiast ja później, kiedy chcę wykorzystać te zdjęcia i kiedy jego wizerunek jest widoczny, prawda? Nie to, że jest z tyłu i tak dalej, że jest gdzieś tam wmontowany daleko i trudno go rozpoznać. Natomiast jeżeli twarz jest widoczna i rozpoznawalna, to się muszę jakoś zabezpieczyć chyba.
No generalnie, jak chcemy, żeby w naszym kadrze byli ludzie, to robimy sobie jeszcze dalej problemy. Znaczy, musimy jeszcze rozwinąć nasz proces myślowy, bo musimy pamiętać, że zdjęcie, które zawiera człowieka rozpoznawalnego, czasem nawet jak stoi tyłem, to znajdziemy orzeczenia w sądach polskich, które mówią, że to nie zmienia faktu, bo po sylwetce, tak dalej, ubiorze na tyle charakterystycznym określona grupa osób byłaby w stanie rozpoznać. Zostawiamy ten wątek, bo ugrzęźniemy. Chodzi o to, że jeżeli mamy człowieka na zdjęciu, to od razu nam się uruchamia podwójne myślenie. Po pierwsze, mamy prawa autorskie do zdjęcia. Po drugie, możemy mieć prawo do wizerunku. I czasem jest tak, a najczęściej jest tak, że komu innemu przysługuje prawo do wizerunku, a komu innemu przysługują prawa do zdjęcia. No i nam się komplikuje sprawa, bo nie wystarczy nam posiadanie licencji, czy też posiadanie praw autorskich, zgody fotografa, a jeżeli sami jesteśmy fotografem, to po prostu zgody samego siebie, żeby to zdjęcie rozpowszechniać. Bo jeżeli chcemy rozpowszechniać czyjś wizerunek, to musimy być do tego uprawnieni. A podstawowa zasada, która wynika z artykułu 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zakłada, że rozpowszechnianie cudzego wizerunku wymaga zgody tej osoby. Za wyjątkiem, bo w prawie tak jest szczęśliwie dla prawników, którzy mają z tego chleb, i nieszczęśliwie dla tych, którzy są zjadaczami tego nieprawniczego chleba, jest tak, że jak jest zasada, to po niej następuje szereg wyjątków. Więc jak jest zasada, że na rozpowszechnianie wizerunku musimy mieć zgodę, to są też wyjątki. Pierwszy wyjątek to jest osoba powszechnie znana, której zdjęcie utrwalono w związku z wykonywaniem funkcji publicznych. To w naszym konkretnym case możemy odrzucić, bo no naprawdę rzadko będzie sytuacja, w której mamy na zdjęciu wnętrza osobę powszechnie znaną i to jeszcze osobę, która w tym czasie wykonywała swoje funkcje zawodowe. No chyba, żebyśmy mieli jakiegoś bardzo znanego influencera, który byłby na jakimś otwarciu kreatywnej przestrzeni, byśmy go uchwycili. Ale już nie mnóżmy tych stanów faktycznych, bo popłyniemy. Więc przyjmijmy, że ta przesłanka raczej nie znajdzie zastosowania. A druga przesłanka to jest przesłanka, że ta osoba jest go szczegółem większej całości. To należy rozumieć w ten sposób, że jakby tej osoby nie było na tym zdjęciu, to byłaby taka sama wartość tego zdjęcia. Generalnie to najczęściej się wykorzystuje tą przesłankę do różnych zdjęć grupowych, z eventów i tak dalej. Do zdjęcia, na którym jest jedna osoba w nieruchomości, czy nawet trzy osoby w nieruchomości, to też nie znajdzie zastosowania. No i przyjmuje się, że tą zgodę na rozpowszechnianie wizerunku ktoś wyraził, jeżeli dostał pieniądze za pozowanie. Czyli jeżeli my wynajmujemy profesjonalnego modela i płacimy mu za to, żeby on akurat znajdował się w tym mieszkaniu i fajnie się w nie wkomponował w chwili, kiedy wykonamy zdjęcie, to będziemy się bez zgody, bo uznamy, że tą zgodę udzielił poprzez to, że dostał pieniądze. No ale jeżeli żadna z tych przesłanek nie jest spełniona, to musimy mieć tą zgodę. No i okej, tak jak pani wspomniała, jeżeli rozpowszechnia sobie to zdjęcie właściciel agencji marketingowej, przepraszam, agencji nieruchomości, no to on ma zgodę od fotografa na użytek zdjęcia, a zgody na rozpowszechnianie wizerunku no nie musi uzyskiwać, bo on sam jest na tym zdjęciu. Nie tak. Natomiast w drugą stronę, jeżeli ja jestem fotografem i zrobiłem zdjęcie, to ja mam prawa autorskie, czyli mogę decydować o rozpowszechnianiu zdjęcia, ale muszę mieć zgodę tej osoby widocznej na zdjęciu po to, żeby móc to zdjęcie z nią wykorzystać. No i tak to właśnie w skrócie działa. Ożesz. Taka smutna sytuacja. No bo nie, się żartuje, żartuje. Natomiast jeżeli jest zdjęcie poruszone i twarzy nie widać, to spoko, prawda? Czyli takie duchy, co chodzą. No tak, w większości przypadków tak, ale znowu, bez zobaczenia konkretnego zdjęcia ja nigdy nie podejmuję się ferowania wyroków. Dobrze. Bo zawsze są jakieś sytuacje, które potem się okazują opisane przez klienta tak, jak on to widział, albo jakby chciał, żeby to było widziane, a potem przesyła to zdjęcie, a w ogóle tam jest coś innego. No to tak. Tak się często zdarza. No, generalnie jako ludzie mamy taką tendencję, że w naszych opowieściach przekazujemy subiektywny widok świata, bo kiedyś psycholog na zajęciach, na studiach nam powiedział, nie ma jednego obiektywnego świata, tylko tak jak każdy go widzi. Więc jak ja widzę na tym zdjęciu X, to może się okazać, że pani widzi na tym zdjęciu Y, a pan Cezary widzi na tym zdjęciu M. No i kto ma rację? No to trzeba zawsze zobaczyć, zanim się wypowie. No, tutaj się z tym zgadzam całkowicie. Ja to samo na szkoleniach, jak mówię, to pokaż zdjęcie, wtedy porozmawiamy. Bo jak nie ma, nie widzę, to ja nic nie wiem.
Zdjęcie mówi jedną prawdę. Mam takie pytanie. Jaki byłby najlepszy tok postępowania, gdy zorientujemy się... Ja przepraszam wszystkich, ale już ja trochę mnie ten przeziębiło. I powinniśmy postępować, gdy zorientujemy się, że ktoś wykorzystał nasze zdjęcia, wizualizacje bez naszej wiedzy i zgody. Jaki najlepszy podjąć, taki, ja myślę, że mało inwazyjny, bo to tak, żeby... Najpierw trzeba się zastanowić, jaka jest ranga tego naruszenia. Czyli czy ktoś na nas celowo pasożytuje, czy mamy może na przykład hobbystę, który sobie coś tam zauważył w sieci, spodobało mu się i na swoim blogu pokazał, jak to niektórzy fajnie robią. Ale podpisał, tak? No bo teoretycznie nie miał prawa, no bo tak czy siak jak podpisał, to powinien mieć zgodę. Natomiast wytaczanie jakichś dział w stosunku do takiego człowieka raczej nic nam nie przyniesie poza byciem ocenionym jako drapieżcą własności intelektualnej, niczym firma Apple, która potrafi pozywać właścicieli supermarketów spożywczych o to, że w logotypie mają kształt przypominający jabłko. Nieprawda? No więc chyba nie chcemy iść w tą stronę, więc najpierw tak rozsądnie oceńmy rangę naruszenia. Jeżeli faktycznie stwierdzimy, że nam się to nie podoba, jest to nie okej, to utrwalmy też jakieś dowody, zróbmy print screeny. A jak chcemy iść na grubo i faktycznie formułować roszczenia finansowe, to najlepiej pójść do notariusza i on zrobi tam takie protokolarne otwarcie strony i sporządzi protokół, że w takim i w takim dniu taka strona i tak dalej i nikt się już nie wyprze. Jak mamy sobie te wszystkie dowody, to zastanówmy się, co chcemy uzyskać, czyli czy my chcemy uzyskać pieniądze, czy może nie chodzi nam o pieniądze, a o zasady, w związku z tym będziemy bardziej żądać jakiegoś przeprosin publicznych, na przykład na jakimś profilu, który dopuścił się tego naruszenia. O co nam chodzi? Bo to znowu taka ludzka zasada, która też często w związkach się pojawia, moim zdaniem, jak obserwuję sobie z dystansu, a lubię, to znaczy, że my się często kłócimy, ale do końca nie wiemy o co. W sensie my nie wiemy, co chcemy osiągnąć, ale się kłócimy. Czasami zasady, przecież no po co się kłócić? Dla zasady. No więc ja rozumiem czasem, że fajnie się jest kłócić, bo to jakąś tam energię też wyzwala i pewnie znajdzie się jakiś tam coaching, jak korzystać z tej energii, która się wznosi i tak dalej. Natomiast jak już chcemy wdrażać działa prawne, to fajnie byłoby wiedzieć, co my chcemy osiągnąć i do czego dojść tym naszym postępowaniem. Jak już sobie odpowiemy na to pytanie sami bądź z pomocą prawnika, no to formułujemy jakieś pierwsze wezwanie. Czyli albo kontaktujemy się z takim naruszycielem drogą nieformalną i badamy teren mailowo, telefonicznie. Słuchaj, widzieliśmy to i to, dlaczego tak, bo to są nasze rzeczy. Czy ty dostrzegasz, czy ty to rozumiesz? Czasem zdarza się tak, że w tym kontakcie udaje się już osiągnąć porozumienie. No jeżeli się nie udaje, to musimy iść dalej, czyli rozpocząć formalne działania i wezwać takiego delikwenta do zaprzestania naruszeń. Wysyłamy wtedy takie właśnie pismo, wezwanie do zaniechania naruszeń. Ja to mówię, fajnie jest to wysłać przez kancelarię, bo ta legendarna pieczątka radcy prawnego adwokata często pobudza do myślenia te szare komórki naruszyciela. No i formułujemy w tym piśmie, o co nam chodzi i sprawdzamy reakcję. Jeżeli ta druga strona się zgadza, a często się zgadza, przyznaje, że doszło do naruszenia, ale proponuje jakieś kompromisowe warunki zakończenia sporu, no to negocjujemy warunki tej ugody. Jak się porozumiemy, fajnie. Jak się nie porozumiemy, no niestety zostaje nam pójście do sądu, czyli wytoczenie powództwa o naruszenie praw autorskich i kilka lat oczekiwania, co się w tej sprawie wydarzy. W związku z tym dlatego ja rekomenduję klientom chłodną głowę, psychologiczne podejście. Jeżeli sami nie jesteśmy w stanie, zatrudnienie prawnika procesowego, który ma doświadczenie w prowadzeniu takich spraw i być może uda się tę sprawę załatwić polubownie, bez angażowania w to naszego wymiaru sprawiedliwości. No to chyba najlepiej, bo to się może ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć. Mediacje są chyba lepsze niż pójście na ostro, nie? No my w ostatnich naszych 5 czy 6 sprawach wszystkie nam się udało załatwić ugodowo i to nie tylko przez to, że ktoś tam coś napisał, że przeprasza, ale że realnie wypłacił odszkodowanie za naruszenie, więc jest to możliwe, tylko no właśnie trzeba zrobić to z głową i mądrze, a nie na hura i z fakturą w mailu dołączaną i żądaniem natychmiastowej zapłaty, bo jak nie, to...
Czasami wystarczy poinformowanie, ile kosztuje coś takiego, jak się To jest wysoko. jeszcze inny aspekt, bo to znowu różne są konteksty tego naruszenia. Niektóre są wyrachowane, a niektóre są takie, że ktoś nadal żyje w takim świecie kultu pracy fizycznej i on sobie nie zdaje sprawy, że wyprodukowanie zdjęcia takiej jakości kosztuje czas, energię, kompetencje, zasoby i tak dalej. I uświadomiony może zmienić zdanie. Ewentualnie będzie twierdził, jak to niekiedy ciocie twierdzą na imieninach, urodzinach: o, Wojtku, byś się w końcu zajął jakąś uczciwą pracą. Tak mówią? Okej. Zaraz muszę się. Tutaj jest takie pytanie, bo ja tak czytam te pytania, przeskakuję tutaj z jednej. Jeden komentarz bardzo miły. Świetny ten live. Iza napisała. Tyle wartościowych informacji. No to miło, prawda? Kłaniamy się. No, bardzo, bardzo sympatycznie. Dobrze. To teraz zaczynam pytanie od Oli, bo Ola napisała tyle tych pytań, że nie mogę tylko pytań od Oli, tylko tak muszę mieszać trochę. Ola pyta o zapisy w umowach przy konkursach. Przy konkursach takich praw, jeżeli chodzi o prawa autorskie do projektów wizualizacyjnych. Taka moja opinia jest taka, że jak są konkursy, to oni mają regulaminy zatwierdzone i tam chyba się nie da jakby negocjować. No, zależy od konkursu, prawda? Są generalnie dwie metodologie robienia konkursów związanych z czyjąś twórczością. Prawidłowy i nieprawidłowy. Prawidłowy jest taki, że regulamin załatwia wszystko i już wiemy, czego się spodziewać. Nawet jeżeli w tym regulaminie nie ma postanowień dotyczących praw autorskich, to jest na przykład przewidziane, że zwycięzca takiego konkursu w celu otrzymania nagrody będzie zobowiązany zawrzeć umowę takiej treści. Umowa stanowi załącznik do regulaminu. No i wtedy my, wiedząc, że jeżeli wygramy ten konkurs, to nas czeka. Podejmujemy decyzję, akceptujemy, nie akceptujemy, bierzemy udział w konkursie, nie bierzemy. Znowu działa zasada: ciastko mieć, nie mieć i zjeść i go mieć nadal. Tak się nie da. Jak nam się nie podoba warunek konkursu, no to nie bierzemy udziału w konkursie. Natomiast zdarza się tak, że są tacy organizatorzy, którzy albo niefrasobliwie, albo z rozmysłem w tym pierwotnym regulaminie nic o tym nie piszą, dochodzi do wygrania konkursu, nagle kontaktuje się organizator i w zamian za to przysłowe pudełko Grześków, już to lokowanie produktu przypadkowe, tak mi przyszło do głowy, mówi: no to teraz proszę tu podpisać tę umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych na wszystkich znanych dzisiaj polach eksploatacji, z zobowiązaniem do niewykonywania autorskich praw osobistych, ze zgodą na wykonywanie praw zależnych i bla, 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 a my wydamy panu opakowanie Grześków. No i wtedy powstaje taki trochę zgrzyt, no bo owszem, możemy to zwalczać, możemy nie podpisać. Ja bym raczej rekomendował nie podpisać, natomiast wzięliśmy udział w nieuczciwym konkursie, więc taki konkurs ja bym proponował gdzieś spróbować zgłosić, na przykład do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, twierdząc, że ja jako twórca wziąłem w nim udział w charakterze konsumenta. Co może być ciężkie do obrony, bo jeżeli zajmuję się tym zawodowo, to nie do końca jestem tym konsumentem. No. Okej. No Ja ja mam gość. taką propozycję, że może zrobimy dogrywkę za jakiś czas, żebyśmy Bardzo dzisiaj, chętnie. bo Cezary zadaje fajne, ciekawe pytania i pewnie masz tam jeszcze jakieś pytania na dysku, a za chwilę nam siądzie energia po tej godzinie 10 i też będzie potem to nagranie tego live'u nieprzyswajalne dla ewentualnych powtórkowiczów. Bardzo, bardzo chętnie. Na pewno się po tym live'ie na pewno wysypią się pytania, bo to jest taka grupa ludzi, którzy mają bardzo dużo pytań i to są trudne aspekty. Rynek nieruchomości, home staging, projekty, to jest, no, iluż projektantów poległo na tym, prawda, że nie znają swoich praw i robią coś, a potem chociażby nie wiem, czy to można nazwać plagiat. Jak sąsiad nagle robi taką samą kuchnię jak sąsiadka z tego samego piętra, bo mają takie same mieszkania i przecież to nie ma znaczenia. No. No, że byłem, zobaczyłem, spodobało mi się. No także nie wiem, czy to można nazwać plagiatem. Tak, Oj, tak. to jest trudny temat, bo trzeba sobie właśnie odpowiedzieć, czy ten projekt pierwotny, to on jest na tyle twórczy, żeby uznać go za utwór, czy może jest wyłącznie
dostosowaniem czegoś do wymogów technicznych i inaczej tego się nie dało zrobić. I ja znowu to jest ta sama sytuacja, w której spotyka się dwóch pełnomocników. Jeden mówi, no jak, no mamy ten kąt, w tym kącie powinna być kuchnia, ale tą kuchnię to nasz twórca zrobił taki, 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 tak, dlatego że. No i drugi pełnomocnik mówi, no dobra, dobra, pogadał sobie pan, ale tak naprawdę to każdy by ją zrobił tak samo. No i jest kwestia do rozstrzygnięcia, ale już pomijając ten fakt, to w takich relacjach sąsiedzkich, no to nawet jak nam sobie nam ten sąsiad powieli, no to nie ma rozpowszechnienia tego utworu, więc nie ma naruszenia ekonomicznego. Natomiast w sytuacji, w której sąsiad byłby projektantem wnętrz przy naszej kuchni, ściągnął nasz projekt i potem go sprzedawał na przykład jako treść cyfrową przez swój sklep, zarabiając na nim miesięcznie 20 tysięcy złotych, no to już to jest... już może warto by się zastanowić, czy faktycznie są jakieś podstawy do zwalczania tego. A to jest dobry punkt. Super. No w takim razie zgadzam się. Myślę, że 12:10 to jest bardzo dobry czas, żeby na dzisiaj zakończyć. Bardzo dziękuję. No niesamowita ilość wiedzy. Teraz to trzeba wszystko przyswoić. Serio. Jeszcze raz dziękuję panie Wojtku za przyjście. Znaczy za przyjście. Tak, za przyjście. To jest piękno, piękno internetu. Ja zawsze dziękuję tej osobie, która to wymyśliła, bo daje niesamowitą, niesamowitą wolność. Wszystkim, którzy byli dzisiaj na live, też bardzo dziękuję za przyjście i trzymam za słowo, że zrobimy repetę, że zrobimy powtórkę, dogrywkę, bo myślę, że teraz dopiero się wytoczą pytania i ciekawe case'y. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie i do zobaczenia następną razą. Jak to mówią. Ja bym pozwolił sobie jeszcze wszystkich dociekliwych, którzy akurat nie mieli przyjemności bądź nieprzyjemności obcowania ze mną i z moimi treściami, zaprosić na mój blog, czyli prakreacja.pl, gdzie wiele z tych tematów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, było poruszonych w ten czy inny sposób, czy to w formie artykułów, czy to w formie podcastów, czy to w formie wideo. Tam proszę sobie kliknąć w zakładkę Strefa Wiedzy bądź wideo i podcast i można z tych materiałów czerpać dowoli, przygotowując się również do naszej dogrywki, czyli przesyłając pytania wynikłe z tych materiałów. No i jak zwykle zapraszam też do subskrypcji swojego newslettera, żeby nie przegapić tych wszystkich nowinek, którymi staram się dzielić w miarę na bieżąco. I dziękuję. Przepraszam, powinnam to powiedzieć. Ja bardzo polecam, bo jestem subskrybent, więc dostaję na bieżąco wszystkie wiadomości, a nie poruszyliśmy jednej bardzo ważnej kwestii, która jest bardzo ważna dla rynku nieruchomości, a mianowicie opinii. Wszedł nam omnibus, tak? I to jest, ja tego nie raz kminiłam, nie wiem, nie publikuję opinii, chociaż je mam, na wszelki wypadek. I są jeszcze zapisy na newslettery. W ogóle zrobili ci, którzy planowali nam zrobić lekko w życiu, zrobili nam bardzo źle lekko. Jest mnóstwo zapisów prawnych, które trzeba ogarnąć już od stycznia. Więc myślę, że... Ja widzę, że mamy jeszcze materiał na jeszcze dogrywkę dogrywki. No spokojnie. Życie jest długie, ale omnibus chyba jest bardzo ważny, prawda? Bo to jest jednak... Wszyscy potrzebują opinii, bo opinie są opiniotwórcze. Tu mam dobrą wiadomość. Akurat na blogu znajduje się wyczerpujący poradnik i o opiniach, i o obniżkach cen, i o omnibusie. Mnóstwo materiałów wyprodukowałem od listopada ubiegłego roku, także nic, tylko wchodzić, czytać, korzystać, a potem przychodzić na dogrywkę dogrywki i zadawać pytania. Dobrze. A ja napiszę, dam linki w live'ie, także będzie można od razu kliknąć i już. Jeszcze raz bardzo dziękuję. To była bardzo miła godzina. Ja również.